Cześć, witam Was wszystkich serdecznie. Nazywam się Paweł. Jestem z pochodzenia, można powiedzieć, programistą, javowcem konkretnie. Aktualnie opiekuję się kilkoma zespołami programistów, programistek i devopsów w firmie Xebia. Dzisiaj opowiem Wam o syndromie oszusta w IT. Tak wygląda nasz plan dzisiejszy. Na początek trochę backgroundu. Czym jest syndrom oszusta, czym nie jest, kogo może dotyczyć. Później zajrzymy sobie troszkę w umysł osoby z syndromem oszusta, zobaczymy, jak myśli. Przyjrzymy się troszkę ryzykom, co może pójść nie tak, jakie niefajne miejsca możemy się stoczyć. Później będzie troszkę takich mechanizmów psychologicznych połączonych z syndromem oszusta. Troszkę opowiem Wam o różnych błędach poznawczych i sama świadomość tego może Wam troszkę pomóc w poradzeniu sobie z tym problemem, ale na sam koniec będą już takie konkretne, mięsne tipy, porady, jak sobie radzić. Dobrze, na początek tło. Czym jest syndrom oszusta, czym nie jest, kogo może dotyczyć, skąd to się w ogóle wszystko wzięło. Syndrom oszusta to jest taki, można powiedzieć, wzorzec psychologiczny albo lekka dysfunkcja osobowości. Chodzi tutaj o to, że nie wierzycie w swoje umiejętności i wydaje wam się, że nie jesteście dość inteligentni, dość dobrzy, dość kompetentni, żeby wykonywać waszą pracę, czy jesteście na przykład starszym senior deweloperem, starszym programistą, a wydaje wam się, że nikt was nie powinien awansować na to stanowisko, albo zatrudniliście się do firmy i wydaje wam się, że nie powinniście zostać zatrudnieni tak naprawdę. I cały czas pojawia się taki strach, że to się wyda, że ktoś się zorientuje, że jesteście tymi oszustami, że się tylko prześlizgujecie i wtedy staną się jakieś straszne rzeczy, czyli ktoś was zwolni, zdegraduje, żona was zostawi, pies sobie pójdzie, rybki odpłyną, będzie ogólnie tragedia. To jest takie, coś takiego, co trwa długo, czyli tygodnie, miesiące, lata tak naprawdę, bardziej lata, czyli takie ciągłe poczucie bycia tego oszustem. Patrząc tak naukowo, ten termin pojawił się mniej więcej pod koniec lat 70. Była praca pani Pauline Clans i Susan Eames. Ona była przeprowadzona akurat w środowisku kobiet z wysokimi osiągnięciami. Teraz już wiemy, że syndrom oszusta nie dotyczy tylko kobiet, a jest bardziej uniwersalny. Natomiast wtedy te badania toczyły się na uniwersytecie, czyli badane były panie, które miały tam wysokie tytuły naukowe, dużo osiągnięć prac naukowych i środowisku biznesowym, czyli panie, które były dyrektorami, menadżerami, gdzieś tam wysoko w jakichś firmach, korporacjach. No i było to takie wspólne tło, że mają takie wrażenie, że tak naprawdę nie powinny być w tym miejscu, że nie są dość kompetentne, że tylko się prześlizgują, udają i że w którymś momencie ktoś się zorientuje i będzie coś strasznego. A kogo może to dotyczyć? Zaskakująco dużo. W zależności od tego, na jakie badania popatrzymy, to może być 50, 80, a nawet 90% osób w którymś momencie kariery, czyli niekoniecznie cały czas. I to może zdarzyć się na początku, kiedy skończycie studia, zaczynacie swoją pierwszą pracę i macie takie przemyślenia, że kurczę, ja to przecież nic nie umiem, kto mnie w ogóle tutaj zatrudnił. No, wiadomo, że od juniora w IT wymaga się trochę mniej niż od seniora, powiedzmy. I skoro ktoś podjął decyzję, że was zatrudnia, to znaczy, że miał ku temu przesłanki. Może to się zdarzyć, kiedy zmieniacie karierę, czyli na przykład zostajecie programistą, będąc testerem, albo zostajecie menadżerem, albo BA-em w jedną albo w drugą stronę, czy w jakikolwiek sposób zmieniacie rolę. No i w szczególności może dotyczyć osób, które są gdzieś tam faktycznie wysoko, czy prezesami firm, czy może są jakimiś poczytnymi autorami, którzy napisali dużo książek, albo znanymi aktorami, coś w tym klimacie. Dotyczy to osób inteligentnych, bo jeżeli ktoś jest inteligentny, no to ma takie troszkę zdolności do nadmiernego przemyśliwania różnych sytuacji, to niekoniecznie prowadzi do dobrych rezultatów. Dotyczy mocno perfekcjonistów, czyli osób, które potrzebują mieć coś zrobione idealnie albo wcale, bo wtedy łatwo zwątpić w to, co robimy, czy to ma wysoką jakość, a w momencie, kiedy wątpimy w jakość tego, co robiliśmy, to jakoś automatycznie to przekładamy na siebie, że wątpimy, czy my jesteśmy odpowiednio dobrzy. Patrząc po tej wielkiej piątce cech osobowości, neurotyczność. Czyli neurotyczność to jest taka cecha, że mocno reagujemy na świat dookoła, jesteśmy nerwowi, boimy się, stresujemy, mocno przeżywamy wszystko, więc osoby, które są gdzieś wysoko na tej skali traitu neurotyczności, mają dużą podatność na syndrom oszusta, mocno się mogą bać. Co nie jest syndromem oszusta, czy kogo to nie dotyczy? No nie chodzi o to, że jest to jakieś faktyczne oszustwo takie zamierzone, czyli czegoś nie wiemy, gdzieś się wypchaliśmy, udajemy, że wiemy z premedytacją. Nie chodzi o to, że jest to jakieś takie
czasowe zwątpienie, typu mam gorszy dzień, tydzień, może nawet miesiąc, wydaje mi się, że nie umiem, nie potrafię, nie radzę sobie, nie powinienem tam być. Tak? Syndrom oszusta to jest coś, co trwa raczej długie miesiące albo lata. Nie jest to choroba psychiczna sensu stricte, w sensie nie ma takiego kodu ICD, International Code of Diseases. Chociaż czytałem w którymś papierze chyba brytyjskim, że mają zamiar być może to wprowadzić, a to gdzieś tam przed nami. Nie jest to pokora. Pokora sama w sobie jest pozytywną cechą, natomiast jeżeli to jest coś, co nas stopuje, a uniemożliwia nam jakiś rozwój, robienie fajnych rzeczy, no to staje się to problemem. No i tak jak wspominałem, nie jest to specyficzne dla kobiet. Kiedyś tak się wydawało w latach 70., ale późniejsze badania pokazały, że dotyczy zarówno mężczyzn i kobiet. Jest lekkie przesunięcie. Wydaje mi się, że jak czytałem meta research, gdzie było około 60 badań zebranych, to mniej więcej połowa wskazuje, że trochę bardziej dotyczy pań niż panów. Podobnie jak trochę bardziej wskazywało, że dotyczy mniejszości etnicznych, bo trochę się tam może wydawać, że wtedy jak jesteś w mniejszości, no to trzeba więcej udowadniać. Natomiast pocieszające jest trochę to, że też część badań wskazała, że spada z wiekiem. Generalnie taka tendencja jest, że im starsi jesteśmy, tym mniej się przejmujemy trochę, co inni o nas myślą, więc to nam troszkę pomaga tutaj. Jeżeli sobie pogooglacie top 10 celebrities with impostor syndrome albo coś zbliżonego, no to możecie znaleźć dużo, dużo właśnie cytatów w takim klimacie, że wydaje się, że dostałem się gdzieś przez pomyłkę, że muszę za każdym razem dowadniać, że tak naprawdę jestem kompetentny. Pojawia się ten temat, że jak dużo bym nie osiągnął, to za każdym razem wydaje się, jak tak naprawdę się tutaj dostałem i że pojawi się ten ktoś, kto odkryje, że tak naprawdę jestem tym oszustem, tak, i zabierze wszystko ode mnie. Pojawia się to uczucie takie nieprzystawania, inadekwacji, że jestem nieodpowiedni do tej sytuacji, no i znowu, że ktoś odkryje, że jestem oszustem i stracę wszystko, że okaże się, że tak naprawdę nie zasługuję na to, co osiągnąłem. Jak popatrzymy po takich przykładach w techu, powiedzmy, czy w IT, CEO Atlassiana pisał jakiś taki artykuł właśnie w tym klimacie, że czuje to ten syndrom oszusta, czuje się tym oszustem, że tak naprawdę nie zasługuje na to, gdzie jest. Bodajże CFO Facebooka też się wypowiadała w podobnych klimatach, więc jest to też dosyć powszechnie spotykane. Dobrze, zajrzyjmy sobie teraz w umysł osoby z syndromem oszusta, jak tutaj przebiega proces myślowy. Więc jeżeli taka osoba osiąga jakiś sukces, to zawsze przypisuje ten sukces jednemu z dwóch czynników. Jeden z tych czynników to są wszelakie czynniki zewnętrzne. Tak? Czyli udało mi się nie dlatego, że jestem kompetentny, inteligentny, umiem, poradziłem sobie, tylko dlatego, że coś się wydarzyło. Tak? Zobaczcie, że nawet w języku polskim udało mi się jest takie bezosobowe trochę, że jakoś się udało, a nie że ja, prawda, osiągnąłem coś. Więc te czynniki zewnętrzne to może być jakieś szczęście, czy jakieś sprzyjające okoliczności. Na przykład byłem na rekrutacji, byłem jedynym kandydatem, więc musiałem się dostać, bo kogoś musieli zatrudnić, ale gdyby było więcej, to bym się na przykład nie dostał, tak myślę. Albo rekruter miał dobry humor, bo akurat był po obiedzie, albo rekrutował mnie ktoś nietechniczny i dało mi się prześliznąć na technicznych pytaniach, bo potrafiłem naściemniać, tak, czy jakoś tam się udało zwieść kogoś, czy ocena tej osoby, która mnie przepytywała, była jakoś zaburzona. Albo może udało mi się gdzieś dostać, czy coś osiągnąć dzięki znajomościom. I tutaj trzeba w ogóle odczarować trochę ten mit, że znajomości to jest coś takiego niedobrego, podejrzanego, bo wasza sieć kontaktów, network, to jest taki aset, jak dowolne umiejętności czy doświadczenie, warto z tego korzystać. Oczywiście nie mówię o takich patologicznych sytuacjach, jak mamy na przykład w polskiej polityce, czy pewnie w dowolnej innej polityce, ale takie zdrowe korzystanie z waszych kontaktów to jest coś, na co czego warto używać. Czyli mamy jeden typ zewnętrznych czynników. Udało się, bo jakieś zewnętrzne czynniki. Jeden powód, dlaczego się udało. Albo drugi powód to jest przepracowanie się. Tak? Czyli udało mi się tylko dlatego, bo poświęciłem bardzo dużo czasu, siedziałem tam jakieś kilkanaście godzin, nie logowałem tych godzin na przykład w ogóle do tego systemu firmowego, powiedzmy. Mam takie przemyślenie, że jakiś tam Jan Kowalski byłby w stanie to zrobić dużo szybciej niż ja. A ja tam musiałem siedzieć, kolejne poprawki, szlifować i tylko dlatego się udało. Czyli albo czynniki zewnętrzne, albo dodatkowa, ogromna praca.
co dalej? Mamy filtr przekonań w naszej głowie. Nasz mózg jest, powiedzmy, głównym celem naszego mózgu jest to, żeby nas utrzymać przy życiu, a drugim celem jest to, żeby nas utrzymać w takiej spójności mentalnej, żebyśmy nie zwariowali. No i w tym celu nasz mózg buduje sobie taką aproksymację świata wokół nas, aproksymację, model, czyli jakieś takie przemyślenia, jak różne rzeczy działają, jak kategoryzujemy różne rzeczy, bo jak mamy taki model, to jest to trochę mniej energochłonne i oszczędne dla nas, więc sobie tworzymy różne kategorie, na przykład tworzymy sobie kategorię programista, kategorię tester, czy inne tego rodzaju. Gdzieś tam szufladkujemy tych ludzi. Te przemyślenia tworzą się zwykle tak mniej więcej do wieku około 20 lat. Później troszkę można jeszcze nad nimi pracować, ale jest to już trudniejsze i to będzie istotny element. Kilka slajdów dalej. Temat zer i jedynek. Tutaj zera i jedynki w IT mogą się wydawać fajne, prawda? Lubimy zera i jedynki, lubimy dane. Natomiast tutaj chodzi o ten perfekcjonizm znowu, czyli albo coś jest zerem, albo coś jest jedynką, czyli albo coś jest idealne, w sensie dobrze dla nas, idealnie w praktyce, albo coś jest całkowicie beznadziejne. No i w tym momencie, jeżeli mamy taką tendencję do patrzenia na świat czarno-biało, zero-jedynkowo, no to jeżeli coś jest na 95%, na 98%, 99%, no to my to znowu zaokrąglimy w dół, zetniemy do tego zera. No i powoduje to, że bardzo dobra praca jest tak naprawdę odrzucana i mamy przemyślenia, że jakość tej pracy jest słaba, w związku z czym nasza jakość jest słaba, jesteśmy do niczego. To jest coś, co mocno sprzyja temu syndromowi oszusta. Jak to się ma do IT w takim razie? No w IT, tak patrząc po tych te kilka slajdów wcześniej, jak wspominałem, w IT mamy raczej sprytnych ludzi, nie? Czyli ludzi, którzy mają czasami tendencję do overthinku, przemyślania za dużo, wyciągania różnych niepotrzebnych wniosków, co się może stać, co inni pomyślą, i to niekoniecznie prowadzi do dobrych rezultatów. Nasza branża jest taka nienamacalna. Nie? Można powiedzieć, że ciężko jest troszkę stwierdzić, czy to, co robimy, ma wysoką jakość. Jako kontrprzykład popatrzmy sobie na taki jakiś klasyczny, stary zawód. Weźmy takiego kowala, średniowieczny kowal 800 lat temu, który wykuwa miecze. Możemy taki miecz wziąć do ręki, zobaczyć, czy jest dobrze wyważony, czy ma ostrą krawędź, czy ma jakieś tam może ładne zdobienia, coś w tym klimacie. Czyli można ocenić, czy to jest dobrze wykonany produkt. Nie? Jak pomyślimy na przykład piekarzu, czy ciastkarzu, czy rysowniku, czy jakikolwiek taki zawód, który wytwarza takie ogólnie znane produkty, które rzemieślnicze, które łatwo ocenić, no to można ocenić jakość tej pracy. Natomiast u nas jest tak, że to, co robimy, trudno jest trochę wytłumaczyć osobie spoza branży często. Jeszcze o ile jesteśmy jakimś frontendowcem, UX-em, designerem, tego typu rejony IT, no to można popatrzeć na przykład na stronę, którą zrobiliśmy, user interface, czy on tam jest ładny, czy przyciski eleganckie, czy ładnie to wygląda. Natomiast jak popatrzymy na przykład na takich backendowców, którzy gdzieś tam głęboko siedzą, to co oni robią, no to spróbujcie wytłumaczyć na przykład swojej babci, że napisaliście fajne testy integracyjne, albo że wasza metoda ma niską złożoność cyklometryczną. Nie jest to łatwe do oceny, a jeżeli jest coś trudne do oceny, no to automatycznie pojawiają się wątpliwości co do naszych umiejętności, naszej wartości. Nasza branża też bardzo szybko rośnie. Uncle Bob, ten klasyczny specjalista od czystego kodu, wspomniał chyba 8 lat temu to było, że przeciętny programista ma 5 lub mniej lat doświadczenia, taka jest średnia, czyli branża bardzo szybko rośnie, jest coraz więcej osób, które produkują coraz więcej rzeczy, nie? Nowe wersje języków, mnóstwo jakichś bibliotek, rozwiązań, frameworków. Możemy robić rzeczy w coraz większej ilości warstw abstrakcji, rozwiązywać różne problemy. No i człowiek po paru latach nawet siedzenia, albo nawet w szczególności po paru latach siedzenia w branży, może mieć takie wrażenie, że nie nadąża już, że tutaj milion rzeczy jakichś wychodzi, ja powinienem to wszystko umieć, a nie jestem w stanie. Natomiast tam może osoby, które są młodsze, które szybciej, bardziej zaangażowane na początku swojej kariery, gdzieś tam szybko ogarniają te nowości. Więc to tak jakby normalne jest, że nie musimy umieć wszystkiego. Nie jesteśmy w stanie, ani nawet małego wycinka tak naprawdę. Więc nie ma się co tym tak naprawdę przejmować. No jest też ten klimat fake it till you make it trochę. Jesteśmy gdzieś tam bombardowani różnymi wiadomościami, że ktoś tam w swoim startupie w garażu rozwiązał problem głodu w Afryce albo wynalazł lekarstwo na raka. Trzeba mieć tutaj na uwadze, że to, co widzimy w social media, to jest to, co ludzie wybierają, żeby nam pokazać, i tylko ich taki
frontem tak naprawdę publicznym. Dobrze, przechodząc dalej. Jakie są ryzyka? Co może złego pójść przy syndromie oszusta? Więc po pierwsze, kiedy macie takie poczucie, że jesteście oszustami, że musicie się pilnować, że ktoś was odkryje, to cały czas tak naprawdę jest taki proces obronny w waszej głowie, który gdzieś tam kręci się powoli te kółeczka i mielu i zużywa waszą energię. Musicie myśleć, co możecie powiedzieć, w jakiej okolicy, kto was może usłyszeć, kto się może coś zorientować, kto was zna, kto was nie zna, tego typu rzeczy. To zużywa po prostu energię, tak jak proces w komputerze zużywa cykle procesora, to tak samo proces w głowie zużywa taką energię, której mamy ograniczoną ilość na dany dzień, taką siłę woli powiedzmy, więc odpada nam część tego, co możemy zrobić. Mamy po prostu mniej zasobów, mniej mocy. No jest to zwykle męczące, jeżeli to trwa, się tak przemęczamy, no to może to być naprawdę wycieńczające. Jeżeli cały czas tak się boimy, że ktoś nas odkryje, że ktoś się zorientuje, no to może to doprowadzić do jakichś stanów lękowych i to był tego typu historii. Jest cały temat wypalenia zawodowego. Mamy tam około 12 kroków po kolei, jak tam się staczamy w dół, aż do pełnego wypalenia i jakby całkowitego fizycznego upadku. To jest temat na osobną prezentację, tak naprawdę dosyć długą, więc może nie będę wchodził tutaj w detale. No ale na samym końcu możemy się znaleźć gdzieś faktycznie w takich niezbyt fajnych obszarach i doświadczyć poważnych problemów na skutek tkwienia w syndromie oszusta. Co dalej? Tracimy trochę taki balans. Jeżeli wybieramy tą drogę overworku, przepracowywania się, no to siłą rzeczy nasz life balance jest jakoś zaburzony. Czyli musimy poświęcić gdzieś ten czas prywatny i coś tam na tym tracimy. Jest problem trochę z relacjami, czy to prywatnymi, czy w pracy, bo jeżeli jakby cały czas pilnujemy się, żeby się nie wydało, że jesteśmy tymi oszustami, no to siłą rzeczy gdzieś tam trzymamy te osoby na dystans, potencjalnie te nasze relacje mogą cierpieć. Pojawia się prokrastynacja, czyli jeżeli jest jakieś zadanie, które wydaje nam się trudne i gdzie będzie taki moment próby, że ktoś się może zorientować, że jesteśmy tym oszustem, no to możemy mieć taką tendencję, żeby to gdzieś odsunąć w czasie, żeby za szybko się nie wydało. Czyli to dodatkowo wpływa na priorytety, jeżeli jesteśmy na przykład w sprincie, mamy to ważne zadanie, za które powinniśmy się zabrać, a my będziemy prokrastynować i je gdzieś tam odsuwać, no to gdzieś te priorytety zaburzamy, może zajmiemy się jakimiś innymi, mniej istotnymi rzeczami, a tam to przesuniemy, być może ostatecznie z tego właśnie powodu to zawalimy. No i to może prowadzić do faktycznie jakichś podejrzeń co do jakości naszej pracy, no bo przecież czemu on się za to nie zabrał wcześniej, a nie zabrał się, bo po prostu się bał, bo że się wydarzy, jest oszustem. No i boimy się zmian potencjalnie, czyli nie chcemy zmieniać pracy na taką, która może być lepsza, czy lepiej płatna, czy mieć lepsze okazje do rozwoju. Boimy się zmieniać jakichś projektów, będąc w obrębie jednej firmy. No i tracimy na tym sporo. Co jeszcze tracimy? Czujesz głód wiedzy? Koniecznie wejdź na stronę sysopspolska.pl i zapoznaj się z naszą ofertą szkoleniową. Tracimy okazję do rozwoju, do nabrania nowej wiedzy, umiejętności, bo żeby nabrać tych umiejętności, trzeba troszkę wyjść z tej swojej strefy komfortu, wystawić się gdzieś na tą potencjalną krytykę czy stresowe sytuacje, a jeżeli będziemy tam tkwić w tej naszej strefie, no to ta szansa, że już się rozwiniemy, spada jakoś. Nasz szef gdzieś tam może zapomnieć o nas przy okazji awansów, czy podwyżek, czy tego typu klimatów, no i traci tak naprawdę nasz zespół, nasza firma, czy cała branża na tym, że nie chcemy się odzywać, nie chcemy przedstawiać swoich idei, bo się boimy, że wyjdziemy na głupka i się skompromitujemy, ktoś odkryje, że jesteśmy oszustami. Więc siedzimy sobie cicho, nie wystawiamy się i wszyscy dookoła na tym tracą. Dalej, troszkę powiem wam teraz o różnych mechanizmach poznawczych i takich zjawiskach psychologicznych połączonych z tym syndromem oszusta. I właśnie tutaj ich znajomość sama w sobie już może pomagać. Tak, to co jest najważniejsze, taka najważniejsza realizacja, to to, że jest w ogóle coś takiego. Czyli to nie jest tak, że to ja jestem oszustem, coś jest ze mną nie tak, że gdzieś tam przemykam, prawda, w tych cieniach, tylko jest to po prostu zjawisko psychologiczne, dosyć dobrze poznane. Bardzo popularne to jest ta druga rzecz. To nie jest tak, że tam 1-2% społeczeństwa, tylko faktycznie w takich branżach typu IT, inżynieryjnych, czy ogólnie związanych z wiedzą, to może być połowa osób, połowa, a nawet więcej w którymś momencie kariery. Więc nie jesteście sami w tym. No i jest to
rozwiązywalne. Można złagodzić efekty syndromu oszusta. Czy można się go całkiem pozbyć? To troszkę jest takie pytanie z natury filozoficznych, tak? Czy można się całkowicie pozbyć z jakichś tam swoich problemów mentalnych? Czy można wygrać ze swoimi demonami? Czy można je pokonać? Nie? Ciężko odpowiedzieć na to pytanie. Być może można, być może nie do końca. Natomiast na pewno można je oswoić. Tak? Czyli można złagodzić dość mocno te problemy z syndromem oszusta i tak jak z tymi demonami tutaj można się nauczyć z nimi współistnieć, usiąść sobie na kanapie i wypić herbatkę. Dobrze. Żeby nie było tak całkowicie miękawo na tej prezentacji, to mamy tutaj diagram blokowy. Jest taki centralny mechanizm w syndromie oszusta, cykl oszusta, czyli taki cykl, w którym tkwimy, przeskakując między kolejnymi zadaniami i z każdym takim przebiegiem tego cyklu ten syndrom się pogłębia. O co tutaj chodzi? Trafiamy na jakieś zadanie, pojawiają się jakieś przemyślenia, że nie poradzę sobie, nie jestem odpowiednio dobry, jestem oszustem, tym razem się nie przemknę, nie uda się. No ale dobra, w którymś momencie musimy pójść do przodu, no i podejmujemy tutaj decyzję. Tak jak tam wspominałem wcześniej, możemy pójść jedną z dwóch ścieżek, albo idziemy w over preparation, czyli dokładamy dodatkowego wysiłku, siedzimy dodatkowe godziny, nie logujemy ich tam, kolejne review, wielokrotne poprawianie i ogromna nadmiarowa praca, albo idziemy w tą prokrastynację, czyli gdzieś tam odsuwamy to, liczymy, że a, może się uda, albo dobra, już jestem zgubiony, tym razem na pewno się zorientują, tylko chcę to odsunąć od siebie, żeby o tym nie myśleć. Troszkę mi się kojarzy taka sytuacja z czasów studenckich, jak jesteście przed egzaminem, siedzicie jeszcze z książką pół godziny do egzaminu, tam na ostatnią chwilę jeszcze uczycie, a w którymś momencie stwierdzacie, dobra, koniec. Odkładam to już, nie chcę o tym myśleć, w ogóle idę na jakiś spacer czy pogadać z kimś. Odsuwam jakby to uczucie napięcia, które się pojawia w momencie, jak pracuję nad tym zadaniem, czy tam się uczę, czy coś robię. No i wybraliśmy którąś z tych dróg. Pojawia się osiągnięcie, zakładamy, że jesteśmy przecież kompetentni, żeby tą naszą pracę wykonać. Pojawia się jakaś taka chwilowa ulga, że no, prześliznąłem się, nie zorientowali się. Udało mi się, bo. No i teraz właśnie jest to jedno z dwóch bo. Albo się udało, bo ten dodatkowy effort, ogromna ilość tych godzin dodatkowych, wieczne review, poprawki, tylko dzięki temu, a w mojej głowie, gdyby to był ktoś inny, przeciętny, powiedzmy jak Jan Kowalski, to on by to zrobił dużo mniej czasu poświęcając, albo udało się, bo te czynniki zewnętrzne, miałem szczęście, prześlizgnąłem się, miałem dobry dzień, ktoś tam mnie źle ocenił, no i dostaję pozytywny feedback. No i tutaj, tak jak z tym filtrem rzeczywistości, o którym wspomniałem na początku, trochę jest tak, że jak już sobie ustawimy ten nasz filtr rzeczywistości, jakiś model świata, to później jak przychodzą jakieś informacje, które gdzieś przeczą temu modelowi, no to my je sobie jakoś tam naginamy, żeby pasowało, żebyśmy za bardzo nie cierpieli, ta spójność mentalna, żeby nie cierpiała. Albo jeżeli przychodzi coś, co całkiem tam jakoś zaprzecza temu naszemu modelowi, to my to odrzucamy. Więc jak dostajemy pozytywny feedback, to tak naprawdę sobie go tam naginamy, że to nie jest wcale tak, że jestem dobry, kompetentny, tylko no, udało się prześliznąć. Naginam sobie ten pozytywny feedback i tą rzeczywistość tym naszym mechanizmem. I tak naprawdę go odrzucam. I to powoduje, że ten syndrom oszusta się utwierdza w nas, bo nie jest tak, że udało się dlatego, że jestem kompetentny, tylko udało się, bo albo to, ale zawsze jest jakieś bo. Pogłębia się to poczucie, że jestem oszustem, bo coś tam. No i przechodzimy dalej, pojawia się kolejne zadanie i od nowa cykl się zaczyna. Czyli kręcić gdzieś w takich cyklach, gdzie coraz bardziej się staczamy w tym syndromie oszusta. Dalej. Percepcja wiedzy. Ja troszkę też nawiązując do tego budowania tych modeli swoich. Mamy tą tendencję do właśnie szufladkowania różnych zjawisk, również osób. Sobie myślimy, w naszej pracy mamy jakąś taką standardową osobę, właśnie na przykład developer, standardową osobę QA, standardową osobę manager i tak dalej, i tak dalej. Troszkę tak zakładamy, że oni mniej więcej są podobni do siebie. Czyli jak spotykamy się z programistą A, on nam mówi jakąś informację 1, spotykamy się z programistą B, on mówi jakąś informację 2, rozmawiamy z jakimś innym, on mówi jakąś tam informację 3. To, co się dzieje w naszej głowie, to że wydaje się, że każdy z tych programistów jest podobny, więc każdy z nich wie to wszystko. Nie? Każdy jeden z trzech wie te wszystkie trzy rzeczy. No i w tym momencie rośnie taka dysproporcja w naszej głowie, że to, co ja wiem, to jest takie malutkie, a to, co wszyscy inni wiedzą, to jest takie ogromne. Podczas gdy w rzeczywistości to jest tak, że każdy ma jakąś unikatową wiedzę, której fragmenty gdzieś tam do nas wystawia i tak naprawdę nasza wcale się niekoniecznie rozmiarowo różni od tych innych.
Dobrze, dalej. Kolejny taki ciekawy błąd poznawczy albo efekt psychologiczny, efekt Dunninga-Krugera albo Krugera-Dunninga, w zależności jak tam jest tłumaczenie w polskim. To jest taka zależność między kompetencją a pewnością siebie. Disclaimer na początek jest taki, że nasz mózg jest słaby w rozróżnianiu tych dwóch rzeczy. Czyli jeżeli ktoś jest pewny siebie, mówi tam odpowiednim głosem i ma wewnętrzną taką pewność siebie, to dopóki nie mówi jakiś głupot, to zwykle wydaje nam się, że ta osoba jest kompetentna. Nie? To wygląda tak, że w efekcie Dunninga-Krugera, w momencie, kiedy zaczynamy jakąś uczymy się jakiejś umiejętności, czy zaczynamy jakąś karierę, czy zmieniamy karierę, jakąś ścieżkę, no to dość szybko nabieramy pewności siebie i może ta kompetencja jeszcze taka duża nie jest, ale gdzieś mamy już jakieś takie zielone ścieżki, coś tam się udaje, coś tam działa, trochę rzeczy wiemy, wydaje nam się, że jesteśmy pewni siebie. Natomiast później dopiero można powiedzieć, czy zmieniamy projekt, czy firmę, coś zaczyna się nie udawać, zaczynamy się orientować jakby z tej góry głupoty, widzimy jak wiele tak naprawdę nie wiemy i tutaj znowu różnie gwałtownie tracimy tą pewność siebie i wpadamy w taką dolinę rozpaczy, a później dopiero powolniej, trochę stopniowo z nabieraniem umiejętności, doświadczeniem nabieramy też pewności siebie. I ta góra głupoty zwykle się trafia tak z doświadczenia rekruterskiego w IT mniej więcej między pierwszym a drugim rokiem, powiedzmy, doświadczenia. Jak ktoś jest takim juniorem, wydaje się, że już tam wszystko umiemy, rzeczy nam działają, potrafimy napisać aplikację, jesteśmy w projekcie, no to po roku przychodzą juniorzy i mówią tutaj Java 9 na 10, tutaj jakiś framework 9 na 10, jakiś cloud, SQL, coś tam. Jestem super, dawaj mnie pan 20 tysięcy, czy 30, czy ile tam teraz jest na topie K dla programisty. Natomiast później przychodzi ta realizacja właśnie, że może jednak nie do końca jestem taki dobry. No i jak to się ma do syndromu oszusta i tych takich problemów z pewnością siebie? A tutaj chodzi o to, że w momencie, jak jesteście gdzieś tam w tej dolinie rozpaczy albo z niej wychodzicie, a oglądacie takich ludzi, którzy są na tym szczycie głupoty, to możecie zostać zwiedzeni tą pewnością siebie i wydawać się, że są kompetentni. Teraz myślicie, że ja mam tutaj powiedzmy 6 lat doświadczenia, ktoś ma 1,5, a tutaj taki jest kompetentny, inteligentny, się wypowiada, podczas gdy w rzeczywistości prawdopodobnie nie jest tak naprawdę. Nie? Więc warto mieć na uwadze tą krzywą, w jakim momencie możecie być i w jakim momencie mogą być inne osoby wokół was. Kolejna ciekawostka, efekt latarni, spotlight effect. Tutaj chodzi o to, że można powiedzieć, że jesteśmy bardziej egoistyczni, niż byśmy chcieli przyznać. Czyli wydaje nam się, że inni zwracają na nas bardziej uwagę, niż tak naprawdę zwracają w różnych takich sytuacjach społecznych. Wyobraźcie sobie, że jesteście na przykład w sytuacji, że jest robione zdjęcie grupowe na jakimś tam wyjeździe, czy zjeździe, czy innym spotkaniu, później oglądacie to zdjęcie. No i co robicie w pierwszej kolejności? No, patrzycie na siebie, nie? Czy wszystko wyszło ok, czy nie jest krzywo, czy tam gdzieś sosem nie ufajdaliście. Nie? Czyli generalnie jest tak, że ludzie nie szukają aktywnie pomyłek, potknięć u innych osób, tylko statystycznie raczej zwracają uwagę na siebie. No i stąd taka nauka, że tak naprawdę nie warto gdzieś tam się chować po kątach za bardzo, tylko warto też się troszkę pokazywać, zabierać głos w dyskusji, być aktywnym, bo nie jest tak, że wszyscy nagle na nas patrzą i będą szukać, jak nam tutaj nie poszło, gdzie się potknęliśmy. Tak generalnie się raczej nie dzieje. Kolejny temat, curse of knowledge, takie przekleństwo wiedzy. To zaczyna się od tego, że jak jesteśmy dziećmi, tam do wieku iluś lat, to mamy taki model świata, że wydaje nam się, że wszyscy inni wiedzą, zachowują się tak samo, tam czują się tak samo, jak my się czujemy. Ewentualnie może wiedzą więcej, ale przynajmniej to, co my wiemy, to wszyscy inni wiedzą. Później trochę wyrastamy z tego, nie zawsze do końca, stąd te wszystkie takie typowe, klasyczne niedopowiedzenia, czy problemy z komunikacją w IT między na przykład osobami technicznymi, a nie technicznymi, że jedni tutaj używają jakichś skrótów czy innych rzeczy, a drudzy nie wiedzą, o co chodzi, albo czasami w drugą stronę, jak biznes rozmawia z programistami, programistkami. No i tutaj pojawia się taki problem, bo wydaje nam się, że każdy wie to, co my wiemy domyślnie. No i natrafiłem na taki problem trochę, jak kiedyś byłem przez jakiś czas Gitmasterem, koordynatorem naszej gildii Javowej w firmie. Jednym z zadań bycia Gitmasterem było szukanie osób, które będą robić prezentacje na naszym takim cokwartalnym spotkaniu community. No i najczęściej było tak, że osoby są nieśmiałe, więc nie chcą występować, ale bardzo często pojawia się też takie myślenie, że
a ja to w zasadzie nie mam jakiejś ciekawej wiedzy, bo wszyscy wiedzą to, co ja, tak? Moje całe tam wieloletnie doświadczenie, to każdy inny to wie. Tak, coś takiego nam trochę siedzi w głowie, podczas gdy w rzeczywistości nasza wiedza jest unikalna. Wiemy często dużo rzeczy, których inni nie wiedzą tak naprawdę. Możemy mieć audiencję różnorakiego przekroju, czyli mogą tam być seniorzy, midowie czy juniorzy, i zawsze to, co powiemy, co na przykład większość seniorów może wie, może być przydatne dla tych początkujących bardziej, albo jeżeli powiemy coś o jakiejś nowszej rzeczy, jakiejś bibliotece nowej czy nowym narzędziu, no to może się okazać, że ci, którzy gdzieś tam są lekko zastani albo nie patrzyli, co się dzieje, no też na tym skorzystają. Więc nie bójcie się robić prezentacji, zabierać głosu i opowiadać o różnych rzeczach, bo macie prawdopodobnie coś ciekawego do powiedzenia, o czym wiele innych osób nie wie. Tak, przeszliśmy przez takie klasyczne, powiedzmy, te błędy poznawcze powiązane gdzieś tam z tematem syndromu oszusta. To teraz popatrzmy na takie bardziej już konkretne tipy mięsiste, jak sobie z tym radzić. Tip numer jeden. Trafiłem kiedyś na taki wątek na Twitterze, o ile jeszcze Twitter działa, wczoraj jeszcze chyba działał, nigdy nie wiadomo teraz, no, pod nowym managementem. W każdym razie wątek polegał na tym, że osoby, które miały dość długą karierę w jakimś obszarze, czy to w IT, ogólnie w inżynierii, czy w jakichś naukach, wypisywały, jakie to wydawałoby się oczywiste rzeczy, muszą tak naprawdę albo googlać, albo sprawdzać w jakichś notatkach, albo gdzieś tam kopiować skądś, czyli klasyczny gdzieś tam Stack Overflow, czy tego typu rzeczy. No i okazało się, że tak naprawdę, mogę wam zdradzić taką tajemnicę, że każdy tak naprawdę googla i kopiuje rzeczy, czy ze Stack Overflow, czy skądinąd. No, tak jak to mityczne wycentrowanie diva, to jest całkiem normalne. Początkowo, jak jesteśmy juniorami, może nam się wydawać, że powinniśmy wiedzieć wszystko o naszym języku, frameworku, znać każdą metodę i tak dalej. Tak nie jest. Generalnie nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego znać i tego wszystkiego ogarnąć. Wszyscy tak naprawdę posługują się gdzieś tam jakimiś ściągami, czy to internet, czy to jakieś notatki, czy poprzednie projekty, gdzieś tam kopiujemy jakieś te importy, czy tego typu rzeczy. Z takich osobistych wyzwań mogę wam tutaj przytoczyć, że jako programista Java z już tam letnim 12- czy 13-letnim stażem, to cały czas albo wciąż, albo jeszcze nie potrafię wczytać pliku z dysku do pamięci. Był taki moment, że potrafiłem, wydaje mi się, jak zdawałem jakiś certyfikat ileś tam lat temu, ale teraz nie pamiętam i zawsze muszę pogooglać how to load a file from disk Java, prawda, i tam jakieś te zagnieżdżone strumienie. Także jeżeli czegoś nie wiecie, bo myślicie, że powinniście wszystko wiedzieć w waszym narzędziu, to nie musicie po prostu. Nie ma się tutaj czego wstydzić. Temat porównań. Mamy taką tendencję do porównywania się z innymi, patrzenia, jak nam idzie. No i to jest troszkę złudne, bo nasz materiał do porównania jest trochę inny niż ten materiał innych osób. Tak, alegorią języków programowania obiektowych. Jesteśmy obiektem, to mamy w środku jakieś prywatne rzeczy, zmienne informacje, naszą historię, co nam wychodziło, co nam nie wychodziło, ile czasu nam coś zajęło, natomiast nie mamy dostępu do takich informacji u innych, którzy gdzieś tam wystawiają tylko publiczne rzeczy na zewnątrz. To raz, że wystawiają to, co wybierają, żeby pokazać innym, a dwa, to wciąż przechodzi przez ten nasz filtr przekonań i filtrowanie świata, więc jakby jest podwójnie gdzieś tam zniekształcone po drodze. Więc tak naprawdę jedną dobrą metodą porównywania się to jest porównywanie się do siebie samego wcześniej w czasie, do swojego snapshotu w czasie, czyli możecie zastanowić, czego się nauczyliście przez poprzedni miesiąc, rok czy kilka lat, i to jest jakaś dobra metoda, żeby myśleć o tych porównaniach, natomiast niekoniecznie do innych. Dalej, niedoskonałości. Japończycy mają taką swoją sztukę naprawiania pękniętych naczyń ceramicznych za pomocą złota. I takie podejście, że właśnie jeżeli coś jest pęknięte, jeżeli jest jakaś skaza, czy to fizyczna, czy mentalna, czy w jakiejś pracy, no to nadaje trochę duszy temu przedmiotowi, czy tej pracy, czy tej osobie. Więc jak tam myślicie o tej perfekcji, że wszystko musi być idealne, no to pomyślcie sobie, że jeżeli zostawicie jakieś niedoskonałości, to właśnie to, co robicie, ma jakąś tam duszę trochę, no to odrobinę czegoś tam niedoskonałego, co w jakiś sposób czyni to bardziej unikatowe i bardziej ciekawe czasami. Dalej, achievementy w grach komputerowych na przykład. Ja tutaj akurat screenshot chyba z Diablo 3. Achievementy w grach komputerowych są oczywiście nie bez powodu, bo to nam podbija trochę dopaminę. Natomiast możemy sobie pożyczyć trochę to do życia prawdziwego.
kiedy macie jakiś tam gorszy okres, wątpicie w siebie, warto się zwrócić ku tym achievementom. Warto sobie spisać taką listę, co ja tak naprawdę zrobiłem, jakie studia skończyłem, jakie przedmioty, jakie projekty, jakie kursy, jakie książki przeczytałem, jakie doświadczenia miałem, wszelkie tego typu rzeczy. To może być formę profilu na LinkedInie, prawda, CV-ki, czy po prostu takiej listy. No i kiedy jesteście gdzieś tam w tym swoim niższym momencie, no to można się odwołać z powrotem do takich notatek i stwierdzić, że a, może w sumie nie jest jednak tak źle. Taka ciekawostka, że to trochę lepiej działa w formie fizycznej. Niby jesteśmy tam w IT, mamy backupy, cloudy i inne takie rzeczy, ale jak się to spisze na kartce, jakimś ołówkiem czy długopisem zostawi w szufladzie, to działa trochę lepiej. Oczywiście póki się dom nie spali albo póki wam pies tej kartki nie zje. Więc warto o tym pomyśleć. Social media, tak jak już troszkę wspominałem, trzeba mieć na uwadze, że to, co ludzie pokazują w mediach społecznościowych, to jest jakiś wycinek tak naprawdę, to, co wybierają, żeby wam pokazać, jeszcze przepuszczają to przez jakieś filtry po swojej stronie, czasami literalnie, tak jak na Instagramie, powiedzmy, więc dystans przede wszystkim do tego, co widzicie. Nie jest tak, że każdy jest blogerem, naprawia głód w Afryce i tego typu rzeczy. Także spokojnie. Ogłoszenia o pracę, czyli czasami właśnie takie kosmiczne jednorożce, gdzie szukamy osoby, która umie mnóstwo różnych rzeczy, bardzo dziwną kombinację rzeczy. Dobrze mieć na uwadze, że często takie ogłoszenie o pracę jest tak naprawdę taką wishlistą, czyli to, co byśmy chcieli u idealnego kandydata. I to nie jest tak, że nie należy aplikować, jeżeli się nie odhacza wszystkich punktów. To taka ciekawostka troszkę, też a propos może różnic w podejściu mężczyzn i kobiet kiedyś. Były takie badania w IBM w latach 70., jeśli chodzi o właśnie rekrutację do wewnętrznych projektów. Tam się okazało, że panowie aplikowali zwykle, kiedy spełniali około 60% checklisty tych wymagań, a panie bliżej tak 90%, czyli może wtedy akurat były gdzieś tam mniej pewne siebie, ale w każdym razie nie musicie spełniać całej checklisty, żeby gdzieś próbować się dostać, czy to zmienić pracę, czy w jakimś projekcie wewnętrznym, jeżeli pracujecie na przykład w software house'ie. Warto po prostu próbować, może trafi się jakaś fajna okazja, a douczycie się po drodze, jak to się mówi kolokwialnie. Dobrze, dalej. Gadzie mózgi. O co chodzi z gadzimi mózgami? No z mózgiem jest tak, że on sobie tam ewoluował w czasie. Przychodziły te kolejne, można powiedzieć, warstwy. Na początek ten gadzi mózg zajmował się głównie tym, żeby przeżyć, żeby było nam dobrze, natomiast gdzieś tam w toku ewolucji wykształciły się bardziej zaawansowane mechanizmy. Mamy tą naszą ludzką korę nową, czyli to, co zajmuje się myśleniem abstrakcyjnym, czy produkowaniem kodu na przykład. No i teraz okazuje się, że jeżeli trafiamy w jakieś takie sytuacje zagrożenia, no to nasze ciało jakoś specjalnie się tutaj nie przejmuje tymi zaawansowanymi funkcjami, ale cofa się jakby do tych pierwotnych mechanizmów szukających zagrożenia i myślących o przeżyciu. Czyli to się wiąże ze strachem. Czyli jeżeli siedzicie nad jakimś zadaniem, myślicie, że kurczę, nie idzie mi, nie radzę sobie, nie umiem, jestem głupi, słaby i tak dalej, ktoś by to zrobił szybciej i ktoś się zorientuje zaraz jeszcze, no to boicie się. Bądź jak się boicie, to tak naprawdę co się dzieje? Powstaje taka samospełniająca się przepowiednia, czyli jeżeli boję się, że jestem głupi, to sprawia, że jestem głupi przez to, że się boję. Czyli odcinałem tak naprawdę dopływ krwi do tych zaawansowanych części mózgu. No i stajemy się trochę taką jaszczurką w tym momencie przy komputerze i to nie jest najlepsza pozycja, żeby rozwiązywać zaawansowane problemy kognitywne. Więc co w tej sytuacji, kiedy traficie na taki ciąg jakichś ciemnych myśli, złapiecie się na tym świadomie, to trzeba sobie to jakoś przerwać, czyli po prostu wstać, zostawić to, przejść się, przewietrzyć, zrobić sobie jakąś kawę, oderwać się jakoś tak, żeby po prostu nie myśleć o tym. Są tam jakieś też różne techniki radzenia sobie z atakami paniki i tego typu tematy. Można o tym temacie troszkę poczytać, może to być też przydatne. Przede wszystkim trzeba próbować nabrać takiej świadomości, że takie myśli się pojawiają i w momencie, kiedy coś takiego się pojawi, to spróbować z tym zawalczyć. Idźmy dalej. Temat talentu. Jak to jest z tym talentem do robienia różnych rzeczy? Edison miał kiedyś takie powiedzenie, że sukces to jest 99% pracy, czyli potu akurat, perspiration, a 1% to jest talent. Generalnie jest tak, że warto jest robić, próbować różnych rzeczy i ci, którzy osiągają sukcesy, to są osoby, które dużo próbują, nie poddają się jakby na jakichś tam niepowodzeniach, czyli nie chodzi o to, że mieć talent, że coś mi wychodzi zawsze za pierwszym razem,
Tylko warto mieć tą taką wytrwałość trochę, żeby próbować różnych rzeczy i w którymś momencie, jak będziemy mieć tam czasu coś robić, to nam to wyjdzie. No i żeby chcieć próbować robić wiele razy coś, no to dobrze jest to lubić. Więc warto po prostu się porozglądać dookoła i znaleźć sobie takie rzeczy, które wam sprawiają frajdę i może nam, być może nie do końca wam wychodzą. A IT jest taką dosyć rozległą dziedziną tak naprawdę. Możemy dużo rzeczy tutaj robić. Możemy programować, możemy testować, możemy rozmawiać z ludźmi, możemy coś organizować, możemy gdzieś tam iść w kierunku biznesu trochę. Nawet jeżeli mam labelkę tego software developera, to też tak naprawdę możemy robić dużo różnych rzeczy. Nie? Software developer to nie jest osoba, której miarem sukcesu jedynym jest ile linii kodu wyprodukowałem i wypłynąłem do Gita, tylko tak naprawdę możemy próbować, powiedzmy, może mamy bardziej talent do tego, żeby znajdować jakieś tam różne corner case'y, rozkminiać jakiś system, może bardziej w kierunku bycia analityka, może mamy talent jakiś organizacyjny, może jesteśmy taką osobą, która gdzieś tam pobiega dookoła po kilku różnych zespołach i pozałatwia mnóstwo rzeczy. A może być też tak, że po prostu jesteśmy takim, powiedzmy, dobrym duszkiem zespołu, takim klejem, który może niekoniecznie komituje bardzo dużo, ale gdzieś tam zawsze się kręci w tle, pomaga innym, dba o to, żeby nie było konfliktów i okaże się, że jak kogoś takiego wyciągniemy z zespołu, to nagle nam produktywność spadnie o 3 programistów, bo ten zespół po prostu zacznie się sypać albo całkowicie przestanie istnieć. Więc też nie miejcie takiego przekonania, że jak tam koduje mniej niż kolega, to znaczy, że jestem słabszym programistą. Tylko warto właśnie pokręcić się dookoła, poszukać różnych rzeczy i może gdzieś tam popróbować wielu. Do tego was gorąco zachęcam. Teraz dalej. Rekrutacja. Rekrutacja od strony bycia rekruterem technicznym to jest taki wytrych trochę, żeby zobaczyć, jak działa ta unikatowość wiedzy. Jak nam się wydaje, że wszyscy wiedzą to, co my wiemy, to jak troszkę sobie pochodzimy na rekrutację, to właśnie się okaże, że tak naprawdę wcale tak nie jest. Możemy się troszkę poczuć lepiej w tym momencie i lepiej zrozumieć tę naszą wiedzę, a z drugiej strony jest to troszkę pułapka, bo pomyślimy, dobra, to ja teraz powymyślam takie pytania, będę tam pytał jakieś rzeczy, których nikt nie zna na pamięć, jakieś tam metody we frameworku, jakie są argumenty, czy coś tam, no to jakby nie o to chodzi, nie idźcie tą drogą. Rekrutacja jest po to, żeby znaleźć fajnych ludzi do firmy, a nie po to, żeby się tam powyżywać i dopompować swoje ego. Natomiast robiąc to w zdrowy sposób i skuteczny i taki rozsądny, można też sobie troszkę pomóc samemu. Idźmy dalej. Rozmowa. Tutaj chciałem troszkę nawiązać do tego tematu pracy zdalnej. Troszkę się tak zachłysnęliśmy tą pracą zdalną, szczególnie po pandemii. Łatwo jest policzyć, jakie są zyski z tego, ile godzin tam oszczędzam na dojeździe, je paliwa, że mogę coś tam w międzyczasie sobie ogarnąć, rzucić tutaj zmywarkę czy pranie czy coś. A to jest troszkę pułapka, nie? Jeżeli tam siedzimy w tej swojej jaskini, możemy myśleć, że okej, teraz z punktu widzenia syndromu oszusta jest lepiej, no bo jestem tam zaszyty w swojej jaskini, mniejsza szansa, że się ktoś zorientuje, że jestem oszustem. No ale jeżeli chcemy sobie poradzić z czymś, no to nie możemy się ukrywać, tylko musimy się wystawić trochę na ten stresor i pozwolić sobie tam porozmawiać trochę z tymi ludźmi. Więc jeżeli macie taką możliwość, jeżeli macie na przykład biuro w swoim mieście, gdzie mieszkacie, możecie tam czasem przyjść, to gorąco was zachęcam, żeby spróbować. Ja sam tak miałem trochę, że się zachłysnąłem tą pracą zdalną i przychodziłem do biura raz na tam 2 miesiące czy 3 miesiące przez jakiś czas, ale ja później się przestawiłem na takie chodzenie raz w tygodniu i mam wrażenie, że to mi po prostu pomogło pogadać sobie z ludźmi żywymi, normalnymi, powiedzmy troszkę bardziej być tą społecznym stworzeniem. Idąc dalej, jak już rozmawiamy z tymi ludźmi, jak jesteście tymi liderami, macie jakichś swoich ludzi, czy po prostu chcecie gdzieś tam pomóc osobom dookoła was, gdzie podejrzewacie, że może zachodzić taki syndrom oszusta, że ktoś tam tak naprawdę jest bardzo dobry, ale nie wierzy w siebie, siedzi sobie tam cichutko i gdzieś tam drży ze strachu, no to takim lifehackiem, trikiem trochę jest, żeby troszkę się tam otworzyć gdzieś przy tych osobach, gdzieś tam powiedzieć, że gdzieś mi coś tam nie wyszło, że tu się gdzieś tam czułem gorzej, aby tak trochę znormalizować to niebycie doskonałym, aby tak to gdzieś tam odrobinę przesiąkało, powiedzmy, taka normalizacja, że możemy sobie pozwalać na jakieś chwile słabości, niedoskonałości i tego typu klimaty. To jeżeli byście chcieli pomóc troszkę ludziom wokół siebie. Jak jeszcze można pomagać ludziom wokół siebie? No warto ich doceniać. Była taka książka, jest taka książka Miłosza Brzezińskiego, Głaskologia. Tam jest taka teoria, że można powiedzieć teoria, metafora, że mamy sobie taki zbiorniczek ze słodkością, z takim miotkiem, powiedzmy,
Do tego zbiorniczka można ludziom dolewać tej słodkości, jak macie jakieś pozytywne interakcje, jeżeli powiecie komuś coś miłego, pomożecie, dacie dobry feedback, tego typu klimaty. Natomiast jak mamy jakieś trudne interakcje, mamy do przekazania jakiś trudny feedback, coś tam chcemy od tej osoby, czego ona nie chce zrobić, albo coś w tym stylu, no to wtedy zabieramy z tego zbiorniczka. Jak możecie się domyśleć, jak zbiorniczek jest pusty, a my chcemy coś zabrać, no to jest problem, następuje zgrzyt. No więc warto troszkę ludziom najpierw dolać do tego zbiorniczka słodkości na początek. Można to robić na różne sposoby. Powiedzenie czegoś miłego, właśnie coś takiego banalnego czasami, jak polajkowanie jakiejś wypowiedzi gdzieś tam na Teamsach zespołowych czy firmowych, tego typu klimaty, i później będzie wam dużo łatwiej w interakcji z taką osobą, jeżeli ten zbiorniczek słodkości już trochę napełnicie. To jest dalej, last but not least, temat terapii. I u nas troszkę jeszcze jest tak, że terapia to jest taki oparta taką trochę social stigmą, że wydaje się, że dobra, nie jestem wariatem, nie będę chodził do psychoterapeuty. No, a w praktyce gdzieś tam na Zachodzie czy w Stanach to jest takie normalne, że ludzie mają swojego shrinka. Jest to całkiem standardowe, więc nie ma się w ogóle totalnie czego wstydzić, jeżeli gdzieś tam czujecie, że jesteście w jakimś nie najlepszym miejscu, coś wam nie idzie i po prostu jest wam ciężko, to po prostu pójdźcie i pogadajcie, to nie jest żadna ujma na honorze czy cokolwiek. Wiele firm też, szczególnie po COVID-zie, wprowadza jakieś wsparcie dla tego typu tematów, że macie jakieś tam darmowe wizyty, na przykład anonimowo. Więc polecam podpytać, jak to u was w firmie wygląda, może zaproponować, jeżeli coś takiego nie macie, a czujecie taką potrzebę. A jeszcze ostatkiem, jeżeli chcecie się zmierzyć, potrzebowalibyście wiedzieć, ile tego oszusta w was jest w jakiś taki liczbowo-naukowo-formalny sposób, mniej lub bardziej, no to są oczywiście różne testy na to. Jest taki klasyczny test Clance IP Scale, to jest od Impostor Phenomenon, Clance Impostor Phenomenon Scale. To jest autorstwo jednej z tych dwóch pań tego papieru, który pokazywałem na samym początku. Więc jak wpiszecie coś takiego w Google, to wyskoczy wam do ściągnięcia PDF taki z 20 pytaniami, tam odpowiedź od 1 do 5, czy tam od słabo mocno. Jeżeli wam się nie chce tego ręcznie tam przeliczać, to można zobaczyć na przykład sektest.org. Są jakieś testy, które często bazują właśnie na tym Clance IP Scale. Można gdzieś tam zobaczyć, na ile was to może dotyczyć, żebyście chcieli jakiegoś formalnego potwierdzenia. A ja sobie robiłem parę takich testów i średnia mi tam wyszła gdzieś w okolicy 40-42% bycia oszustem, posiadania syndromu oszusta, także mimo tych wszystkich rzeczy gdzieś tam trochę to we mnie siedzi. Muszę powiedzieć, że ten syndrom oszusta jest taki trochę miejscowy, w zależności to od tego, co akurat robię, trochę w jakiej domenie się poruszam, ale to też jest normalne dosyć. Więc trochę tego jeszcze we mnie siedzi, natomiast na pewno jest dużo, dużo lepiej niż to było tam 10 lat temu na przykład, czy gdzieś tam jak byłem w jakiejś mojej pierwszej, drugiej pracy, to pamiętam, jak siedziałem dokładnie w takim właśnie kręciołku tego, ten impostor cycle, tak myślałem o gdzieś kolejnych zadaniach w sprincie, że no, to mi się udało, ale tym razem to już na pewno się nie uda, na pewno się wyda, że jestem oszustem. Także z życia wzięte, można powiedzieć. Dobrze, i tak już powoli zmierzając do brzegu tak zwanego. Jeżeli mielibyście jakieś pytania, chcielibyście gdzieś tam na privie zadać też pytanie, możecie do mnie pisać, zapraszam was do kontaktu. Ten QR kod tutaj prowadzi do mojego profilu na LinkedInie, zapraszam do sieci. Jestem też na Twitterze, a ile Twitter jeszcze będzie działał, to moja wiara jest chyba troszkę ograniczona. Mam też bloga, jeżeli lubicie sobie poczytać bardziej niż posłuchać, albo chcielibyście mieć taką notatkę z tej prezentacji, to mam takiego bloga, który nazywa się How to Train Your Java. Co prawda już tam nie ma za dużo o Javie, zaczynał jako javowy, teraz jest bardziej taki ogólnie software i peopleware, powiedzmy, różne takie przemyślenia. Wydaje mi się, że jakieś 5 czy 6 od aktualnego wstecz artykułu jest artykuł Impostor Syndrome. Więc troszkę ta prezentacja jest zrobiona na jego podstawie, może troszkę w drugą stronę też, natomiast możecie to potraktować troszkę jako inny punkt widzenia, jakieś notatki, być może jakieś tam linki są na przykład chyba do tego wątku twitterowego, o którym wspominałem. Dobrze, i to w zasadzie jest tyle ode mnie. Dziękuję wam serdecznie. Dbajcie o siebie i o wszystkich dookoła. Dzięki.